Kaplan, który się modli, jest świadkiem wiarygodnym. Zakończyły się jesienne rekolekcje księży w Lwowskim Seminarium Duchownym. Ćwiczenia duchowne trwały w Wyższym Seminarium Duchownym Świętego Józefa w Brzuchowicach od 14 do 17 listopada. W rekolekcjach wzięli udział 50 księży. Na zaproszenie arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego prowadził je biskup pomocniczy diecezji kaliskiej Łukasz Buzun. Wczoraj zbliżał się do Jerycha, dzisiaj wszedł do tego miasta. Oczywiście nie wyglądało ono wtedy tak, jak wygląda teraz, ale też i przechodził przez miasto, ale też wiemy, że w tamtych okolicach nie ma za dużo drzew. A tutaj właśnie Zacheusz, którego dzisiaj poznaliśmy w przybliżeniu, zwierzchnik celników i też bardzo bogaty, człowiek zasobny, namierzył właśnie sykomorę, zaprojektował sobie jakąś taką sytuację, pobiegł naprzód i wspiął się na to drzewo. Jako temat przewodni swoich konferencji rekolekcjonista obrał dar modlitwy i miłosierdzia, które są niezbędne każdemu kapłanowi w jego posłudze ludziom. O może nie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię.